Witam Was serdecznie w kolejnym vlogu. Nie było vlogów przez cały tydzień, ale obiecałam, że będzie vlog w niedzielę, tak się więc stanie. A teraz taki update z mojego życia, co u mnie. A więc byłam u neurologa, a wizyta u neurochirurga została przełożona z 29 października na 8 listopada, więc czekam dalej. Opowiedziałam mu o swoich dolegliwościach. Lekarz przepisał mi leki przeciwkobólowe, te same, które miałam, ale one mi się już skończyły. Następnie otrzymałam skierowanie na fizjoterapię, na taką rehabilitację. Lekarz ostrzegł mnie, że terminy są bardzo długie i czasem czeka się nawet do roku czasu w Częstochowie, żeby mieć taką darmową rehabilitację. No, troszkę długo. Następnie powiedział, że mam się stosować do zaleceń lekarza ze Sosnowca, tam gdzie miałam zabieg. I po wizycie u neurochirurga mam do niego znów przyjść i termin jest początek grudnia, więc czekam dalej. Co do mojego zdrowia, wiadomo, głowa, szyja boli mnie raz bardziej, raz mniej. Z kręgosłupem już jest troszkę lepiej, więc lepiej mi się wstaje, jeśli chodzi o kręgosłup i tutaj. Więc są i pozytywy, i minusy. Więc no cóż, muszę po prostu to wszystko przejść. No nie ma mocnych, bo jednak to wszystko musi się w głowie zagoić, sklecić. I następnie co do Halloween. Powiem Wam tak, stroiliśmy nasze mieszkanie w ten sam dzień, co jest Halloween. Bo ja zawsze stroiłam wcześniej, żeby się tym pocieszyć. Natomiast w tym roku, ze względu na moje zdrowie, nie dekorowałam wcześniej. Powiem Wam też, że się nie zastanawiałam nad tym, czy to dobrze wygląda, czy to niedobrze wygląda, gdzie i co by lepiej pasowało, tylko po prostu tak jak mi przyszła pierwsza myśl, tak właśnie udekorowałam ten dom. Oczywiście jeszcze nie ściągnęliśmy naszych dekoracji, niech jeszcze są, ale myślę, że wieczorem w niedzielę je będziemy powoli chować, żeby się troszkę pocieszyć, chociaż po tym święcie. Również byłam na cmentarzu Wszystkich Świętych, pamiętam o tym dniu. Kupiłam oczywiście znicze, byliśmy z Przemkiem, on wybrał sobie dla siebie, ja wybrałam dla siebie, więc zakupiliśmy. Byłam na cmentarzu, ale nie byłam na żadnej z mszy, ponieważ no, zdrowie mi na to nie pozwalało, ale zaświeciłam ten znicz w ramach pamięci, bo to jest najważniejsze. Pamięć, nie trzeba kupować nie wiadomo ile zniczy. Ważna jest pamięć i to, jak podchodzimy do tego święta. Oczywiście powiem Wam, że nie przeszkadza mi Halloween, ponieważ można obchodzić i to święto, i to święto. Te święta się tak naprawdę nie pokrywają. Halloween jest jeden dzień przed, Wszystkich Świętych po. Ważne, żeby pamiętać o bliskich, jak się bawimy właśnie na Halloween. Co prawda u mnie nie ma na wsi takiej mody, że się stroi domy na zewnątrz. Czasami ktoś wystawi właśnie tą dynię. Dynia jest bardziej taka jesienna, albo taka dynia świecąca. Bardziej ludzie albo ozdabiają we środku w domu, albo idą na jakieś party, przyjęcie związane z Halloween, przebierają się, bawią się. Więc tak specjalnie tu takiego święta na oko nie widać, ale młodzi to i tak się dobrze bawią, tylko po prostu to jest bardziej takie ukryte, przynajmniej u nas, bo wiadomo. I mi to nie przeszkadza. Niech się każdy bawi, bo to jest naprawdę takie, no, fajne święto. W sensie, że ludzie się spotykają, bawią się, przebierają się, taki bal karnawałowy, więc czemu nie? Oraz moja siostra pojechała w sobotę wieczorem do domu. Myślałam, że będzie w niedzielę do końca. Natomiast są urodzinki córki, brata od jej męża, więc pojechali na urodzinki, ale byli, posiedzieli. No więc
co ja Wam więcej powiem. W międzyczasie też odpoczywałam. A ja zapraszam Was do dalszej części vloga. Przechodzimy. Teraz idę do lekarza i zobaczymy, co mi powie. Potem Wam opowiem. Na razie idę. Widzimy się później. I taki to obiadek. Którą herbatkę teraz wybiorę? Nie wiem sama jeszcze, muszę pomyśleć. Ta herbatka już została wypita. Trochę to trwało, bo to konkretne wielkie pudełko. A teraz zastanowię się. No, czerwone pudełeczko, tak pod jesień. Czerwone liście. Niech będzie tak. Teraz przyjdzie kolejna to. Też będę bardzo długo pić. No. No to ta będzie odpowiednia. Tylko Wam jeszcze pokażę. Te torebeczki z herbatą znajdują się w takich czterech paczuszkach. Więc fajnie. Są zabezpieczone. Że nie trzeba otwierać wszystkich, bo ich jest tu naprawdę dużo. Tylko otwiera się właśnie daną paczuszkę. A te są dalej szczelnie pozamykane. Fajnie. Choć ta herbata też była w dwóch paczkach. Nie w czterech, ale dwóch. Gdzieś się otwierało jedną, a potem drugą. Ta akurat nie ma tych paczek, tylko każda torebeczka jest osobno. A też byłoby fajnie, jakby były takie chociaż dwie paczuszki, nie? Że otwieramy tylko jedną, a druga sobie tak leży i czeka. No, ale akurat nie ma. A tutaj obiadek, kartofle, kurczak i właśnie taka pustka już na talerzu. Sporo nie mam cukrzycy, zjem sobie taką pyszną pizzę, którą Przemek kupił. Co? Dla mnie i dla siebie. Dobrze. Tak. Będziemy jedni. Tak. Cieplutka jeszcze. No, proszę pieca. Mhm, margarita. Pieczywo i chrupki. Aż zgłodniałam, jak zobaczyłam tą pizzę. Chciałam Wam jeszcze pokazać, co dostałam od mojej mamy i od mojej cioci. Moja mama była w sanatorium, jak już mówiłam, więc przywiozła mi herbatkę. Wie, że ja teraz nie mogę pić ani coli z kofeiną, ani pić kawy. I teraz jestem wielką fanką herbatki oraz kakała. Więc przywiozła mi taką tutaj herbatkę. Ta herbatka ma tyle smaków, ile widać na opakowaniu. Czyli tu skawka, wiśnia, ananas, jeżyna i czarna. Oczywiście ta herbatka jest zapakowana w kilku paczuszkach w zależności od smaku. I na przykład mamy taką paczuszkę i to jest oczywiście jeżyna. Albo taką paczuszkę, zielona, czyli ananas. Również jest czarna herbatka, tak oznakowana. Oraz truskawka. A tutaj w żółtym mamy wiśnię, ale już jest otwarta, bo próbowałam, jak smakuje. I dobra jest. Więc mam. Następnie dostałam taki piękny długopis. Taki sobie wybrałam, taki kolor. Oczywiście mama chciała mi jeszcze dać magnes, ale mówię, a zostaw sobie albo daj dzieciom od mojej siostry. Ja nie potrzebuję magnesu, bo w sumie tam nie byłam. A kolejna rzecz to dostałam od mojej cioci, która była w Hiszpanii, która odwiedziła te tereny, ponieważ te tereny były blisko
Hiszpanii, a więc taki mam kubek. Gibraltar. Śliczny. W sumie nie różni się niczym od polskiego, tylko są napisy angielskie. To są tereny, które należą do Anglii, Wielkiej Brytanii. To są takie kolonie angielskie. I wiedziała, że ja bardzo lubię Anglię, Wielką Brytanię. I że ja chcę. Taki kubeczek, że wolę bardziej taki kubeczek niż z Hiszpanii. Choć Hiszpania też bardzo fajna, ale jakbym miała do wyboru ten, a z Hiszpanii to wiadomo, że wolałabym ten. Zdecydowanie. Moja ciocia wie, co ja lubię, więc jak tylko była na tych terenach, to kupiła mi właśnie taki kubeczek. I powiem Wam, że pogoda jest poranna. Ja wstałam, ubrałam się i bardzo chciałam Wam pokazać to, aby móc wrzucić ten filmik dzisiaj na kanał. I pokażę Wam za chwilę, jaka jest pogoda. Poranna, jest jeszcze szrom, czy na gałązkach, jak widzicie, czy na trawie. Moja mama kupiła sobie takie podkładeczki pod kubek i filiżankę. Pierwsza wygląda tak. To jest Białystok ratusz. Druga wygląda tak. Taka ładna. I to jest cerkiew świętego Mikołaja. Też Białystok. Następna to jest taka podkładeczka, czyli Pałac Branicki, Białystok. Tak wygląda. No śliczne są. Aby wiedziała, to by mi też kupiła, bo też bym chciała takie. I tutaj Białystok, Bazylika Wniebowzięcia na Świętej Marii Panny, tak wygląda. Ale nie chcę jej zabierać. Była, kupiła sobie na pamiątkę i nie będę brać. Tylko chciałam Wam pokazać. No śliczne. Mam nadzieję, że będą wytrzymałe. Zobaczymy. Tu ma jeszcze magnesy, Białystok, ten jest prześliczny, Supraś, czyli tam był ten ośrodek w sanatorium. Białystok to było najbliższe miasto. Tu też ładny, tu też śliczny Białystok. Tutaj mama kupiła dla syna mojej siostry taki bryloczek. Tutaj długopisy pomarańczowy, niebieski i czerwony kolor. Może wyciągniemy jeden. Poczekajcie, jakie ładne długopisy. Zobaczcie. I to jest dla córki mojej siostry. Nie będę otwierać. Oraz kupiła fajne książki. Ta książka jest dla córki mojej siostry. Zobaczymy, jak wygląda w środku. Muzeum. Tak. Chyba w tym muzeum była moja mama. I tutaj taka ładna książka z wierszami. O, fajne, krótkie, jak dla dziecka, nie znudzi się. Fajne, pod jesień,
trochę. Skrzaty i wrzos. Nie no, książka jest przepiękna. Puszałek. O, w puszczy. Żubry. Idealnie do białego stoku. Tutaj jeszcze. Weź na dziwy. Nie no, ładna książka, nie powiecie, ale naprawdę jest ładna książka. O. Mnie się bardzo podoba. O, jakie fajne. Przedwiośnie, leśne ścieżki, zima, lusterko. Barwy zimy. Ładna. Białowieski skrzat królewski. Akurat idealnie do Białegostoku. A tutaj taka ładna książka, Pałace i Dwory. I to już jest dla syna mojej siostry. Zobaczymy, jak wygląda w środku. No widzicie, różne będą pałace. Pewnie opisane wszystko. Ładne. Ja wam powiem, że takie właśnie książki, duże, przejrzyste, z ciekawostkami, to są mega ładne. Pałacyk gościnny. Pałac Lubomirski. Widzicie? Nie no, ładne. Uwielbiam książki z ładnymi obrazkami. Pałac Hasbacha. Czy jak to się czyta? Ładny mają. Będzie miał Wojtek co do czytania. Ja uwierzę. Dobra wielka. Ja bym tak mogła oglądać. Dla wszystkich osób, które lubią oglądać obrazki w książkach. Zima. Kamienny dwór. Obejrzę sobie z wami. Jak ktoś nie ma cierpliwości, to może przewinąć. Mnie się takie rzeczy podobają. Księżyna.
Piękny. Rzeka. Nie, piękna. Albo te wielkie encyklopedie, co mają też te obrazki takie ładne. Super. Koniec. Super książka. Z pałacami. Ta też bardzo ładna. Proszę bardzo. Pocztówki też są. Supraś. Muzeum ikon. Tutaj była. Ma zdjęcia. Tu. Tutaj jest Białowieża i okolice, też ładna. Proszę bardzo. To jest śliczna. I Podlasie. 3 tygodnie. Sanatorium, poszalała. Wycieczki były, atrakcje były. Muzeum. Moja mama tutaj była. I w tym muzeum robią takie fajne zakładki do książek, takimi starymi maszynami. Proszę bardzo. Tutaj taka ładna schodka. Śliczna. Tutaj taka, tu się czyta. I tutaj można samemu wyciskać te wzorki też. Takie. Żeby to ładnie wyglądało. No to atrakcji co nie miara. Przyniosłam z powrotem moje magnesy na moją półkę. A więc to są te 3 magnesy. I przed ślubem pierwsze miejsce, które odwiedziliśmy, to jest Władysławowo. Proszę bardzo. Potem Międzyzdroje. A potem byliśmy w Półwysep Helski na Helu. Proszę bardzo. A to było przed ślubem. W zoo byliśmy po ślubie. Pałac w Mosznej. To chyba też przed ślubem. Tu byliśmy, bo Przemek lubi ten master track. No i to jest właśnie ten magnes od mojej siostry. Tak dałam do mamy, ale w sumie stwierdziłam, a zostawię jednak u siebie z powrotem. Jakie piękne niebo. Pięknie jest na dworze teraz. Jest o wiele ciemniej, tu jest jaśniej w tym kamerze, ale jest piękne. Różowo-pomarańczowy kolor. Co prawda nie oddaje to kamera, ale jest naprawdę taki ładny kolor.
Szybki haul zakupowy, sucha karma dla kota, przysmaki dla kota, oliwa z oliwy, droga inwestycja, 46 zł mojego męża, bardzo chciał oliwę z oliwy. Tutaj są nalepki na Halloween do kuchni. Oczywiście warzywka, tu są pomidorki, papryka, ogórki, sałata na tortillę, bo jest w planach tortilla. Tutaj oczywiście dla mnie jest kiwi. Następnie kiełbasa śląska, masełko, bo było w promocji, jogurt Primo, taki troszkę większy, jeden, drugi, bardzo lubię. I oczywiście śledź atlantycki dla Przemka. Tutaj dla siebie kupiłam orzechy włoskie, proszę bardzo. Przemek sobie kupił orzechy ziemne. Orzechy są zdrowe, trzeba jeść. Tu dla mnie szynka z kurczaka, proszę bardzo. Tu taka szynka dla mnie. Tu Przemek ma sałatkę ziemniaczaną. Tu oczywiście mleko. Są dwa. Ja to pomieszczę tu, nie wiem. Tutaj również jest mięso mielone, rybka, ser, tu na Halloween, jakie fajne, pająki, one się fajnie świecą, no super są, bardzo mi się podobają. Następnie Przemek, sok. Jeszcze jeden sok. Stołu tu za chwilę braknie. Olej mały. Olej duży. Następnie tutaj mam jeszcze wody. Koncentrat pomidorowy. Gdzie to pomieścić wszystko? Dwa serki. Tutaj Przemek ma polędwiczka z warzywami jakaś. Tu Przemek ma taki ser. Proszę bardzo. Oczywiście majonez. Oczywiście tortilla i chwileczkę, jeszcze są mrożonki, 5 sekund. Oczywiście mrożonki, jedna, druga, trzecia, tu jest makaron, tu są warzywa i tu są jakieś rurki w sosie, wędzonym boczkiem. To dla Przemka, a to dla mnie. Troska szaleje. No. Tutaj mamy znicze. Dwa takie, jeden taki, dwa takie. A tu Przemek ma dla siebie. Pokażę wam. Takie serduszka. Nie będę wyciągać z bagażnika i nosić do domu i znowu z powrotem przynosić, więc wam po prostu tak pokażę. No i to jest do mojego taty. A tu do babci, dziadków. I jest. Oczywiście pamiętam o tym święcie, mimo że bardzo lubię Halloween. Ale to w niczym nie przeszkadza. I obchodzę to i to. Taki tutaj straszek. No, wchodzę Halloween. Jakie masz piękne zęby. Proste i czyste. Nie, nie, nie.
Założyłam oczywiście czapkę, żeby nie przeziębić głowy, bo trochę jest zimno. Patrzcie, ta para jak leci, więc już jest zimno. Dobra, to idziemy do domu i pokażę Wam nasze przystrojanie. Więc kierunek, dom. Widzicie taką maszkę? Ten jest najmniejszy. Fajnie. Tutaj duszki, bidonki. Ja chciałam Wam pokazać właśnie. No chyba mu tu dobrze, jak puszczaliście. Taką książkę dostałam od mojej siostry, bo ostatnio mówiłam Wam, że pokażę i zapomniałam. I ta książeczka wygląda tak, taka z pieskiem, była sobie miłość. Chcę kochać i być kochana. A jaka ładna okładka, jejdzie. Wiem, ja jestem infantylna, ale te obrazeczki, ja uwielbiam takie ładne obrazeczki. Śliczna jest.